przy użyciu Pegasusa na mój telefon. Było to 6 wejść. W tym czasie pozostawałam na karnej delegacji, w którą wysłał mnie prokurator Ziobro, właśnie jako reakcja na wszczęcie postępowania w sprawie wyborów kopertowych. To postępowanie zostało mi odebrane i umorzone. Natomiast później, wykorzystując jakby ten pretekst, wysłano mnie w delegację karną na 6 miesięcy. Musiałam zostawić swój dom, rodzinę, dzieci i przez 6 miesięcy pracowałam 300 kilometrów od domu. Te daty włamań pokrywają się z moim pobytem w Śremie i powrotem do Warszawy już po zakończeniu tej delegacji. Natomiast nie jestem w stanie powiązać ich z jakimiś konkretnymi wydarzeniami, które w tym czasie miały miejsce. Być może spodziewano się, że po powrocie z tej delegacji podejmę jakieś działania, które będą, no nie wiem, stanowiły jakąś retorsję wobec prokuratury za to, że w tą delegację zostałam wysłana. Natomiast rzeczywiście jest tak, że inwigilacja Pegasusem to jest wystawienie na widok publiczny całego swojego życia, ale nie tylko własnego. To jest, proszę Państwa, ten telefon. Ja go nadal używam, dlatego że zobowiązałam się, że w stanie niezmienionym zachowam go dla badań na postępowanie karne, bo prokuratura tym telefonem nie była w ogóle zainteresowana. Nie była zainteresowana przeprowadzeniem tych badań. I wszystkie osoby, które miały ze mną kontakt, i chodzi o znajomych, o rodzinę, o dzieci, o ich znajomych, ale również policjanci, prokuratorzy, z którymi się kontaktowałam w celach zawodowych, bo mogę z takiego telefonu również korzystać w celach służbowych, to wszystko mogło podlegać inwigilacji. A więc mamy do czynienia nie tylko z naruszeniem prywatności mojej i mojej swobody do wolnego komunikowania się, ale również z naruszeniem tajemnicy śledztw prowadzonych przeze mnie. Bardzo łatwo sobie wyobrazić sytuację, kiedy mogłam ustalać jakieś konkretne czynności w postępowaniach prowadzonych przez siebie, na przykład polegające na zaplanowanych zatrzymaniach czy przeszukaniach w różnych miejscach. I te czynności mogłyby być torpedowane, zwłaszcza właśnie poprzez ten dostęp i nielegalne pozyskanie informacji z mojego telefonu. Proszę Państwa, każdy z nas, mówiąc, że jest uczciwy, uważa, że nie ma nic do ukrycia. Ja również nie mam nic do ukrycia. Natomiast nie oznacza to, że chciałabym, aby całe moje życie zostało wystawione na widok publiczny. I tak, jak tu zostało powiedziane, poprzez same możliwości techniczne Pegasusa, ja nie wykluczam, że być może, poszukując jakichkolwiek informacji i materiałów, nie szukano wcale dowodów przestępstw, których się dopełniłam, bo takich czynów nie popełniałam. Być może szukano materiałów, które miały mnie zdyskredytować w opinii publicznej. Być może szukano jakichś elementów do potencjalnego szantażu i to nie tylko w danym momencie, ale być może również na przyszłość. Również bardzo niebezpieczna jest sytuacja, że właśnie jest możliwość umieszczania różnego rodzaju danych, manipulowania informacjami znajdującymi się w telefonach czy innego rodzaju urządzeniach zainfekowanych Pegasusem. Dlatego trudno mi powiedzieć, nie mam żadnej wiedzy, jakie materiały zostały pozyskane, gdzie one się znajdują, przez kogo, czy w jakikolwiek sposób służby, które tego dokonały, udokumentowały tą czynność, czy te materiały gdzieś są, czy zostały zniszczone. To jest jedna wielka niewiadoma i wynika właśnie z faktu braku uregulowania tego w polskim porządku prawnym. Co więcej, z takiej niestety naturalnej skłonności aktualnie rządzących do przekraczania przysługujących im uprawnień i do działania poza prawem, poza przepisami. Podczas gdy w przeciwieństwie do takiej sytuacji, gdzie obywatel może robić wszystko, co nie jest prawem zakazane, organy państwa mogą wyłącznie działać na podstawie przepisów prawa i na podstawie przyznanych im kompetencji. Jeszcze odpowiem. Jeżeli chodzi o orzeczenia sądów, to w mojej sprawie mam bardzo ciekawe orzeczenie. Mianowicie sąd powiedział, że w ogóle cała działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego w odniesieniu do mnie była nielegalna. Czyli mamy orzeczenie, ja nic nie wiem o tym, żeby sądy wydawały zgodę na używanie Pegasusa wobec mnie. Natomiast wiem, że sądy wydały orzeczenie, że działanie
CBA, czyli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, tej służby specjalnej, która posługuje się Pegasusem w Polsce, wobec mnie jest nielegalne. I to było zresztą przedmiotem pisma, który sformułował ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich, tutaj będący na sali pan dr Adam Bodnar, do premiera, w którym domagał się pociągnięcia do odpowiedzialności tych funkcjonariuszy, którzy taką nielegalną działalność wobec mnie prowadzili. Z tego co wiem, już 2 lata mija, a premier Rzecznikowi Praw Obywatelskich na dwukrotne zapytanie w tej sprawie nie odpowiedział. Jeszcze jako przykład, bo pani pytała, jako przykład tego, co stosowano wobec mnie Pegasusem w odniesieniu do tych osób trzecich. Moje SMS-y do mojego klienta, którego broniłem w sprawie karnej, dziennikarza, który był oskarżany o atakowanie rządu, przez prokuraturę oskarżany o zniesławienie. Przestępstwo prywatne skargowe, ale prowadzone w trybie postępowania urzędowego. Moje rady do niego, adwokackie rady, zostały przekazane z Pegasusa do telewizji publicznej i opublikowane. No, nie może być większego naruszenia tajemnicy niż rady w sprawie karnej obrońcy do klienta. To jest takie wchodzenie w relacje, które no, można powiedzieć, jest najgorszym w demokratycznym państwie. I nigdy, nawet w czasach komunistycznych, służba bezpieczeństwa komunistyczna nie zaprzeczała prawu oskarżonych do intymnych rozmów czy poufnych rozmów z adwokatem. Tego nigdy w Polsce nie było. Nigdy to się nie zdarzyło. To jest pierwszy raz w ogóle w historii mamy do czynienia z taką sytuacją. I drugie. Moje e-maile pomiędzy mną a klientem zostały opublikowane w mediach, wyciągnięte Pegasusem, opublikowane w mediach i stanowiły próbę, próbowano pozbawić mnie prawa wykonywania zawodu, że ja ujawniłem tajemnicę adwokacką. Złożono wniosek do mojej korporacji adwokackiej o to, aby pociągnąć mnie do odpowiedzialności i wyrzucić z zawodu za ujawnienie tajemnicy adwokackiej. To skończyło się oczywiście umorzeniem, ale to są tylko 2 przykłady, najbardziej jaskrawe w moim przypadku, gdzie nie tylko wzięto informacje z telefonu, nie tylko służby powzięły informacje o moich rozmowach czy z Donaldem Tuskiem, czy z Radkiem Sikorskim, czy z innymi, ale po prostu opublikowano te rzeczy. To jest moim zdaniem najwyższa forma złamania praw obywatelskich w zakresie właśnie kwestii stosowania kontroli operacyjnej. Dziękuję. Thank you very much for the EP, Vlado Bilcik.